Niedźwiedź brunatny jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych zwierząt w naszym kraju. Budzi respekt, ale też dużą sympatię. To on często staje się bohaterem licznych bajek i kreskówek. Być może sławę zawdzięcza swojej fizjonomii. Jego krótkie uszy, puszyste futro oraz z pozoru niezdarne ruchy pozwalają łatwo zapomnieć, że mamy do czynienia z największym krajowym drapieżnikiem. Gatunek ten w Tatrach nigdy nie miał łatwego życia. Chętnie bowiem na niego polowano oraz kłusowano. W naszych pięknych, ale malutkich Tatrach oraz kilku innych enklawach przetrwał trudne czasy. Dziś gatunek ten notowany jest w całych polskich Karpatach, a nawet poza nimi. Jednak tylko w Zakopanem można było zobaczyć prawdziwego niedźwiedzia na Krupówkach. To właśnie w Tatrach Leon Podobiński wychowywał małe niedźwiedzia podarowane przez nieroztropnych polityków rumuńskich, którzy sprawili Ministerstwu Leśnictwa w 1961 roku kłopotliwy prezent. Niedźwiedzie te nosiły imiona Magda i Bartek. Ten ostatni za przyjaźń z ludźmi zapłacił najwyższą cenę. Zginął pod kołami samochodu na Słowacji. Podobno Magda nie odstępowała zwłok Bartka nawet po jego śmierci. Nawet niezamierzone oswajanie niedźwiedzi zawsze bowiem stwarza poważne problemy. Musimy zrozumieć, że dzikość tych ssaków powinna być zachowana zarówno dla bezpieczeństwa ludzi, jak i samych niedźwiedzi. Zatem jak powinniśmy je postrzegać? Za odpowiedź niech posłużą słowa Krzysztofa Koniecznego, człowieka niegdyś badającego tatrzańskie niedźwiedzie. Cieszmy się z tych wielkich zwierząt i bądźmy mądrzy w górach, bowiem to jest ich dom.